Cześć wszystkim! Znowu posiadam dalszy ciąg Factorio, a nie wyskoczy byk. Dobra, w ostatnim odcinku pobudowałem tutaj drugą kopalnię żelaza raz z pociągiem. Zrobiłem fatalną pomyłkę, mianowicie podajniki masowe na obu stacjach były o jedną kratkę za daleko i nie sięgały do pociągu i nic nie ładowały. Więc to naprawiłem, dostawiłem dużo dodatkowych elektrowni słonecznych, ta jeszcze się buduje, więc będzie nam jeszcze przez jakiś czas ciągle pykać, ale spoko. Ponieważ po odcięciu tak połowy silników spalinowych nocą pojawiały się problemy z energią, ale jak widać teraz już troszkę lepiej to idzie. Ta, jeszcze akumulatory dalej nam pompują zużycie energii, ale jak już mniej więcej ogarniemy pojemności akumulatorów, naładujemy akumulatory, to powinno działać spoko. Dobra, widzicie, troszkę mi to czasu zajęło ogarnięcie tych rzeczy. A, jeszcze. Tutaj atakowały mnie obcy, nie wiem skąd się kompletnie tutaj wzięli, ale postawiłem tutaj radary i dodatkowe wieżyczki, żeby mieć na nich oko. No i cóż, chyba możemy w końcu się wziąć za niebieskie płytki. Płytki elektroniczne niebieskie oraz które są potrzebne do naukowych pakietów. No, zaawansowanych pakietów naukowych. Okej, dobra. To chyba będziemy musieli trochę miejsca zrobić. Raczej odstępu. Gdzieś tutaj zacząć produkcję tych pakietów. I tak. Musimy zużywać więcej gazolu, ponieważ mamy duży zapas gazolu, a dwóch pozostałych odczynników mi brakuje. Chociaż gazol również powoli chyba schodzi. Wcześniej miałem chyba 17 tysięcy. Więc jak pobudujemy te fabryki od niebieskich układów elektronicznych, to pobudujemy również dodatkowe rafinerie ropy. Jak to prędkość zużyć? 2 na sekundę. Nadal bardzo dobrze nam idzie. Nie zbliżyliśmy się chyba do wyczerpania tego pierwszego złoża, a zawsze możemy sobie podłączyć jeszcze te dwa złoża. Więc o, tutaj coś idzie. Co, tędy się przemykają? Wygląda na to, że tak. Patrzcie, jakie spryciule. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Dobra. Ogarniemy to. I weźmiemy się za procesory. Tak, jak rozpoczniemy produkcję procesorów, zwiększy nam to zużycie również kwasu i plastiku, dzięki czemu będziemy mogli bezpiecznie zwiększyć ilość rafinerii. Dobra. Dobra, to nie spełnia swojej roli. Gdzie mój schemat bojowy? Tutaj. Może go postawimy mniej więcej tutaj. I prąd do niego. Tutaj i tutaj. Dobra. To mam nadzieję zaradzi temu problemowi. Ech, nie będę czekał. Dobra. Mamy już dostęp do fabryk produkcyjnych 3, chociaż nie mamy jeszcze składników, ponieważ musimy produkować moduły szybkości do tych fabryk. Okej, dobra, wiecie co, to wytnę wszystko. Będzie stało nam na drodze fabryki. I niedługo będziemy mogli również sobie, jak dorobimy sobie te rzeczy, to będziemy mogli budować automaty montażowe 3. Głównie to nam jest potrzebne do rafinerii póki co. Dobra. Więc po kolei, tak, chcemy produkować to. Potrzebujemy moduły prędkości oraz układy procesorowe.
Produkujemy 14 sekund, więc będziemy mieli 7 fabryk. 7 fabryk razy 3 to 21 układów procesorowych na 14 sekund. 7 układów procesorowych na 14 sekund, więc jak będziemy produkować 2 na sekundę, to będzie ok. Czyli potrzebujemy 20 fabryk układów procesorowych? No ładnie. To będzie duża linia produkcyjna, wam powiem. Okej. Dobra, i wiecie co? Układy procesorowe będziemy produkować tak, że dla każdego układu procesorowego zrobimy własną fabrykę układów elektronicznych. A każda fabryka układów elektronicznych potrzebuje fabryki... tak, drutów miedzianych. Bo tak, zobaczmy jeszcze raz na prędkości. Tego potrzebujemy 20 na 10 sekund. A to nam produkuje dwa razy szybciej. Nie, produkuje nam dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Tak, bo produkuje 2 na sekundę. Okej, no to będzie duże przedsięwzięcie w takim razie. Bo będziemy musieli też masę miedzi i żelaza tutaj dostarczyć. Obecnie ile mamy fabryk zielonych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 12. Musimy dwa razy tyle zbudować. Wow. Dobra, pozwólcie mi to jeszcze raz przeliczyć, że się nie mylę. Więc tak, pobudujemy 7 fabryk. Czyli 7 razy 3 to jest 21 na 14 sekund. Troszkę mniej niż 2 na sekundę wychodzi. Okej, no to wygląda na to, że będziemy potrzebować 10 fabryk. Dobra. Czu, 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 czu. Dobra, mam tutaj mój schemat produkcji zielonych układów. Więc wiecie co? Myślę, że zamiast robić 10 fabryk, to zrobimy może dwie takie linie po 6 około. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc tak, trochę miejsca. Powiedzmy tyle i zróbmy sobie 3. Dobra. Tylko tego nie będziemy tak wydobywać. To będziemy bezpośrednio do fabryki niebieskich wkładać. Ok. Ok, to jest 6 fabryk. Dobra, czyli jak zrobimy jeszcze drugą taką linię, to będzie w sam raz. Ok, jeszcze tutaj trochę, żeby to jakoś wyglądało. Dobra, i jeszcze 3. Tak, potrzebujemy tutaj zrobić coś takiego. I tutaj pod ziemią zrobimy. Jeszcze raz. Tak, wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi, wychodzi. No i dobra.
To nam będzie ładowało zielone. Mam nadzieję, że starczy. Jeden czerwony. Kurde, może nie starczyć, bo musimy z całą wydajnością je przekładać. Okej, to zamiast robić to tak, zrobimy to inaczej. Również będziemy korzystać z podziemnych. Ale musimy te fabryki bliżej postawić. Zobaczmy, czy tak to zadziała. Teraz pewnie będę musiał to jakoś poprawić, ale zaraz zobaczymy. Okej. Tu jest problem. No tak, bo 2 na sekundę to czerwony myślę, żeby nie zdążył wyrobić z podawaniem. Generalnie moglibyśmy tu pewnie te zastosować. Tak, i sam raz starczają. Troszkę może brzydko to wygląda, ale działa. Dobra, jeszcze tutaj potrzebujemy. No i dobra. Raz zapodam jeszcze tutaj po niebieskim. No i dobra, i powiedzmy, że tutaj będzie nasze wyjście. Dobra. To uruchommy najpierw może tą linię. I zobaczmy, jak się będzie sprawdzać. Dobra, ten roboport będzie problemem. Czy jest nam potrzebny? Tak, nie za bardzo. Chyba go usunę. Dobra. Tak, to musimy przesunąć tutaj. Dobra, chyba wszystko, co potrzebujemy, nadal jest podłączone. To wyrzucę nadmiar robotów. Okej. No jedziemy. Wstawię gdzieś, powiedzmy tutaj. No jedziemy Najpierw mieć. A, zły kierunek. Dobra. Okej, jesteśmy. Uszkodzili nam tutaj jedną wieżyczkę. Patrzcie. Co za niedobrzelce. Okej. Nie wiem, jak się wcisnęli. Pewnie tutaj jakoś. Więc zaraz. Czy co, może zróbmy szybko z tym porządek. Nie będą dawali mi teraz spokoju. Tak, i to jest problem trochę właśnie ze standardową grą Factorio. Że ci obcy ciągle się przemieszczają. Ciągle tworzą nowe bazy. I wchodzą w jakieś miejsca, których się wcześniej ich nie przewidywało. Różnic. Można to sobie inaczej zrobić. Można. Okej, to już wykopały, fajnie. Patrzcie, jak mało węgla nam się zrobiło. Jeszcze kolejny powód, żeby zacząć go bardziej oszczędzać. Dobra, tak jak mówiłem, można rozpocząć grę na tak zwanym Rail World. Jakiś świat pociągowy.
Ale on jest tak budowany, że ma duże odległości między rzeczami, więc trzeba... Są duże skupiska materiałów, ale w dużych odległościach. Więc trzeba robić pociągi. I to ma również do siebie ta mapa, że obcy nie budują nowych baz. Więc jak już raz się zniszczy bazy obcych, to oni nie wracają na to miejsce, ani nie będą się rozbudowywać dalej. Więc bardzo ułatwia to właśnie obronę przed obcymi. Okej, dobra. Stawię może tutaj po prostu bazę. Czy oni mogli się tędy przycisnąć? Mogli się tędy przycisnąć. To również tutaj postawię obronę. Sposób. Mogli się pewnie również tędy przycisnąć, ale mam nadzieję, że tego nie robili. Ok. Dobra. Mam nadzieję, że na chwilę to starczy. Więc tak, bez właśnie tej opcji, że obcy się nie... Czekajcie. Tam, co to jest tam za kropka? Okej, tutaj atakują, dobra. Tutaj nie, dobra, to wszystko jest okej. To tylko nasze wieżyczki. Dobra, więc właśnie bez tej opcji, że obcy nie budują nowych baz, jedyną skuteczną metodą obrony przed obcym jest budowanie po prostu murów pełnych wieżyczek. A coś takiego zżera masę surowców, więc jest coś, czego nie zamierzam robić. Okej. Okay. Już prawie kompletnie wykopaliśmy to żelazo. Jak tam energia? Okej, okay, produkcja 0. Fajnie. Wszystko wygląda na to, że wszystko idzie z ogniw słonecznych. A, dopiero zaczyna się noc. Tak, teraz dopiero wzrasta produkcja ze spalinowych. Kiedy już będziemy mieli uranową energię, znaczy, no, atomową, a ile mamy? 25, no to zbliżamy się. Właśnie, czy tam się nie zapełniła skrzynia? Zapełniła się, dobra. No to wiecie co, szybko jeszcze to naprawmy. Bez tego nie będziemy zyskiwali kolejnego uranu. Gdzie zaparkowałem samochód? Gdzieś tutaj. Gdy już będziemy mieli energię atomową, to kompletnie wykasuję te silniki spalinowe, ponieważ nie chcę się martwić o dostęp do węgla w naszej bazie, więc chcę ograniczyć zużycie węgla tylko do tego, co rzeczywiście potrzebujemy. Dobra, dostawmy kolejną stalową skrzynię. Okej, to były żelazne. A dobra, dostawimy jedną stalową oraz jeden podajnik. To nam da miejsce na dwa razy tyle uranu. Dobra, już zbliżamy się blisko do punktu, w którym możemy uruchamiać Coveraxa. Co prawda nie mamy jeszcze go zbadanego, ale no, pracujemy nad tym. Dobra. No właśnie, tutaj będziemy musieli dostarczyć jeszcze rury. Co rury pewnie będziemy musieli dostarczyć tą stroną. A procesory będziemy czerwonymi podajnikami wyjmować. Ponieważ one i tak się bardzo wolno produkują, więc nie będzie z tym problemu. A dobra. Weźmy miedź. Tak,
Tutaj, tutaj. Tutaj. Tutaj weźmiemy sobie żelazo. Jeszcze tą ścieżkę musimy przedłużyć. Okej. Ciach, ciach, ciach. Dobra, to powinno rozpocząć produkcją. Okej, to jest źle. To powinno rozpocząć produkcją zielonych. To również jest źle. Jeszcze raz, po kolei. Ciach, ciach. Dobra, idzie. Dalej idzie? Tak. Dobra, zielone się już produkują. No to już potrzebujemy tylko kwasu. Dobra. Sprodukujemy tutaj. Co możemy zrobić? Możemy zrobić może li... tędy sobie poprowadzić. Chociaż wiecie co, fajnie by było na zewnątrz sobie poprowadzić rurę. Okej. Dobra, moje roboty już lecą. No to jedziemy. Okej, dobra, to było trochę za dużo. Dobra. I tutaj. Tak, tak. I tutaj sobie to możemy tak połączyć. A tutaj podziemnymi, ponieważ mogę. Okej, dobra, za wcześnie. Ciach. Dobra. No okej, okej, zapomniałem o czerwonych. Musimy dostarczyć tutaj czerwone. Czu. Jak to chcemy zrobić? A, możemy tak bokiem zrobić w sumie. Chociaż nie, potrzebowalibyśmy więcej miejsca, więc nie, nie możemy tego bokiem zrobić. Dajcie mi chwilę, zastanowię się. Dobra, będziemy musieli je tak dostarczać. To pewnie będziemy musieli na dole zrobić przemienną linię. Tak jak to robimy sobie z uranem. Na przemian właśnie jedno i drugie. Dobra, to nie wymaga zbyt dużo czerwonych.
Myślę, że powinno starczyć, że długie wysięgniki i zielone pasy powinny wystarczyć. Chociaż wiecie co, nie. Będziemy dostarczać sobie czerwonymi pasami. Dobra, gdzie mam czerwone pasy? Tutaj. Dobra. Muszą być one tutaj. Dobra. I tak, zobaczmy. Tak. To będzie dobrze, powinno być dobrze. Teraz tak, będziemy pobierać tutaj, 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 tak, niesymetrycznie, ale trudno. Dobra. Teraz musimy odbierać. Tutaj, tutaj. Tutaj i powiedzmy tutaj. Zrobimy tak i tutaj, dobra. To jeszcze połączmy to. Dobra. Podłączmy to do prądu. Zmy tak będzie równolegle. Chociaż nie, bo nie będziemy zasilać wszystkiego w ten sposób. No cóż, to musimy zrobić tak, tak. Jak to zrobić, żeby było równo? Tak. Dobra, nie będzie równo. To zróbmy tak, żeby było najlepiej, dobra. Tak i tak, powiedzmy. Ok. I teraz tak. Tutaj musimy dostarczyć zaawansowane układy. Więc fiu, fiu, to będzie długa linia. Przedłużę sobie od razu pozostałe linie, żeby widzieć już, gdzie one będą. To nam znacznie zwiększy niepotrzebny magazyn, ale spoko. Aż tak nas to bardzo nie boli. Okej, dobra, gdzie się mogę załadować? Tutaj się mogę załadować najprędzej. Aha. Czekam, roboty już lecą. Z rzeczami. Dobra, moje dzielne roboty. Coś jeszcze leczyć? Nie, już wszystko. Dobra. Przedłużę również to, żeby widzieć sobie. Chociaż na... Jestem prawie pewny, że w życiu nie będziemy w stanie zapełnić trzech pasów czerwonych. Ale dobra. Gdzie tak, gdzie tak.
Dobra, lecą nasze czerwone pakiety. Dobra, czy to już wszystko? Dobra, a to jeszcze musimy zrobić. Okej, nie sięga. Dobra. Zrobimy normalnie. Tak. I tutaj. No i dobra. Rozpoczęła się produkcja. Teraz zobaczmy jeszcze, jak będą wyjmować. Dobra. No to co teraz musimy zrobić? Teraz musimy to podwoić. Zbudować drugą linię obok. I to już będzie połowa naszej produkcji, no powiedzmy, że połowa zaawansowanych pakietów naukowych. Tak. Musimy jeszcze, tak, to skopiuję. Buduję obok drugie, takie same. I zrobimy może sobie, w sumie nie wiem, czy gdzie chcę robić tą linią. Powiedzmy, że tutaj puścimy zaawansowane. Musimy również produkować trochę baterii. Okej. Oraz moduły prędkości. Moduły prędkości również nie będzie problemu z produkcją. To jest całkiem proste, chociaż zużywa sporo zasobów. Dobra, tylko troszkę miejsca to zajmuje. Myślę, że jak już wykupiemy tutaj wszystko, to zdecydowanie przeniosę to gdzieś indziej. Aż tutaj przeniosę tą stację. Ona za dużo nam tutaj miejsca zajmuje. Mogę nawet już nawet teraz to zrobić. Chcemy postawić stację gdzieś tutaj i wtedy obie kopalnie będą tutaj się do niej zsyłać. Myślę, że to byłby całkiem dobry pomysł. W ten sposób tutaj mógłbym uruchomić produkcję pozostałych rzeczy, które potrzebne nam są do pakietów, czyli modułów prędkości oraz baterii. To prawda, produkcję baterii już mamy, ale chcę, żeby każda produkcja pakietów naukowych miała fabrykę wyłącznie dla siebie, która nie będzie szła na żadne inne potrzeby. Okej, nie musicie uciekać, jestem tutaj. Okej, uciekły, dobra. A więc w następnym odcinku kontynuujemy dalej produkcję tych rzeczy. No i niedługo, mam nadzieję, że już uda nam się zrobić te zaawansowane pakiety. O, i wtedy już będziemy mieli chyba prawie wszystko w grze dostępne. Więc będzie ciekawie. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!